Ten świat jest porównany do pustyni dla wierzącego ze względu na to, że on nam już nic nie ma do oferowania w tym świecie dla naszego nowego życia. Nic nie otrzymujemy, żadnego pokarmu. W tej pustyni jedyny pokarm dla Izraela to ten man, który spadł z nieba, obraz na Słowo Boże. To daje pokarm naszym duszom. My też prosiliśmy i w tej drugiej pieśni, i też w modlitwie o to, żebyśmy byli duchowo zbudowani i żebyśmy oglądali Pana. I chciałbym najpierw przeczytać jeden wiersz z pierwszego listu do Koryntian z 10 rozdziału. Pierwszy list do Koryntian 10, od pierwszego wiersza. A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli. I wszyscy w Mojżesza poszczeni zostali w obłoku i w morzu. I wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli. I wszyscy ten sam napój duchowy pili. I pomimo stokowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. W większości z nich nie upodobał sobie Bóg. Ciała ich bowiem zasłały w pustynię. A to stało się dla nas wzorem ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. Na razie tu Nowy Testament nam wyraźnie pokazuje, jak ważny jest też i dla nas Stary Testament, że to tworzy jedność. Stary Testament pokazuje nam na przykładzie wierzących Starego Testamentu, jak i my mamy żyć przed Bogiem. Pokazuje nam, że Pan sobie nas ostrzega przed błędami, które my jesteśmy w stanie wykonywać i przed rozwiązaniem Bożym, który nam pokazuje zawsze drogę rozwiązania. Co chodzi o Izrael, to oni jako naród należeli do tej grupy przez dziedzictwo, przez potomstwo. Ten, kto się urodził synem albo córką Izraelita, był Izraelitą i należał tam do nich. To było narodzenie naturalne, nieduchowe. I oni wszyscy zostali prowadzeni przez Mojżesza, przez pustynię. A w 5 wierszu czytamy, lecz większości z nich nie upodobał się sobie Bóg. Co na to wskazuje, że i w tamtych czasach liczyło się serce. Liczyło się, czy ktoś naprawdę uwierzył w Boga. Czy ktoś naprawdę poznał siebie jako grzesznika i chciał przyjąć łaskę od Boga. Ten był prawdziwym wierzącym już i w dawnych czasach, a nie ten, kto był po prostu urodzonym Izraelitą. Większość z nich właśnie umarli tam w tej pustyni. Myśmy dzisiaj rano czytali właśnie ten urywek z 4 Księgi Mojżeszowej 21. Chciałbym do tego krótko wrócić. 4 Księga Mojżeszowa 21. Na tym przykładzie właśnie też widać to, co tu w pierwszym liście do Koryntian dzisiaj przeczytałem. 21, 4 Księga Mojżeszowa od
piątego wierszu. Zaczął lud mówić przeciw Bogu i przeciw Mojżeszowi. Mówili, po co wyprowadziliście nas z Egiptu? Czy po to, abyśmy pomarli na pustyni? Gdyż nie mamy chleba ani wody i zbrzydł nam ten nędzny pokarm. Wtedy zesłał Pan na lud jadowite węże, które kąsały lud i wielu z Izraela pomarło. Przyszedł więc lud do Mojżesza i rzekli, zgrzeszyliśmy, bo mówiliśmy przeciwko Panu i przeciwko Tobie. Módl się do Pana, żeby oddalił od nas te węże. I modlił się Mojżesz za lud. I rzekł Pan do Mojżesza, zrób sobie węża i osadź go na drzewcu. I stanie się, że każdy ukąszony, który spojrzy na niego, będzie żył. I zrobił Mojżesz miedzianego węża i osądził go na drzewcu. A jeśli wąż ukąsił człowieka, a ten spojrzał na miedzianego węża, pozostawał przy życiu. I tu widzimy, że wśród ludu byli tacy, którzy po prostu mieli już wszystkiego dość w tej pustyni. Ciągle jedli ten pokarm z nieba, ten man. Na początku na pewno im smakował, bo miał dobry smak. Później zaczynali go tam sobie jakby poprawiać, przysmakiwać. Nie wiem, czy te miejsce znajdę. Szukam Mojżeszowa 11. Tak, 11 szukam. Mhm. 6 wiersz. 7. Dziękuję. 4 księga Mojżeszowa 11, 7. Manna zaś była jak ziarno okolendra, a wygląd jej był jak żywica bdelium. Ludzie rozchodzili się i zbierali ją i teraz tutaj czytamy, co z nim mówili. Mieli w żarnach albo tłukli w moździerzach i gotowali w garnkach i robili z niej placki. Smak jej zaś był jak smak placka na oliwie. My możemy sobie to tak wytłumaczyć, że kiedy czytamy Słowo Boże, to oczywiście jest tam to pomocą, kiedy bracia wykładają słowo i robią to w ciekawy sposób, kiedy są pisane rozważania. My mamy z tego korzyść. Ale nie zapomnijmy, że nie przez czytanie rozważania otrzymujemy duchowy pokarm, tylko przez to, że jemy ten man, że czytamy same Słowo Boże. A wszystko to, co jest od człowieka, może być pomocą. Wierny brat da się przez Ducha Świętego kierować i tłumaczy słowo, ale nie zastępuje to Słowa Bożego i nie jest to nigdy nad Słowem Bożym. I może każdy z nas też popełniać jako brat w Panu błędy, więc jest warto, żebyśmy wszystko też badali według Słowa Bożego. Tak jak to czynili ci w Berei. Co apostoł Paweł do nich mówił, a jakim on był bratem, to oni badali, czy to tak jest napisane w Słowie Bożym. A jak ładnie o nim to wszystko potrafił ze Starego Testamentu wykładać, prawda? Mimo wszystko. Więc ja nie chcę tu potępiać to, że oni sobie przygotowywali tą mannę w różne sposoby. Ale wydaje mi się, że przez ten przebieg, tej długo trwającej podróży przez pustynię, wdrążyło się takie przyzwyczajenie, takie znudzenie się, takie, to wszystko było takie powtarzające się, nudne. Obrzydło im to. Jednocześnie też widzimy, co oni tu mówią, bo oni wskazywali na Egipt. Na innym miejscu też oni mówili o Egipcie, bo chcieli jeść te ogórki, chcieli jeść te ryby, chcieli mieć pokarm tego świata. To jest też ten problem nasz,
Żyjemy w tym świecie, ale czy on dla nas naprawdę duchowo mówiąc jest pustynią, czy stał się nagle czymś pięknym? Wspominamy, że ten świat też ma oblicze Egiptu, gdzie jest kolorowo i wesoło i ciekawie i dążymy za Egiptem? Chcemy tam być, gdzie bezbożni ludzie światowi się bawią, gdzie oni po swojemu się bawią, z grzechem oczywiście, bo to zawsze jest powiązane z grzechem. Tak jak można powiedzieć, ta cebula, którą oni tam jedli, te ogórki, to wszystko są artykuły spożywcze. Jak się je je, to potem się ma zapas ust. Tak? I w sensie duchowym możemy powiedzieć, jak zajmujesz się tym światem, tym pokarmem tego światu, to w tym też nie ma czystości. To też wszystko ostatecznie śmierć i grzechem. Oni więc zarzucali Bogu, że On o nich nie dba i zbrzydło im to wszystko. I Bóg zesłał poważną karę, że to te węże. I ludzie zaczynali umierać i wołali do Mojżesza o pomoc. Poszli do właściwej osoby o pomoc, do Mojżesza. Jak my, jako wierzący, wyszliśmy, jak coś złego zrobiliśmy, to pójdźmy z tym do Pana Jezusa. Mojżesz modli się do Boga i Bóg, jest to podobne zauważenia, nie zsyła mu jakiś symbol piękny i przyciągający. On mówi, że ma zrobić miedzianego węża. Oni zostali ukąszeni przez wężów, a on miał zrobić węża. A wąż w Słowie Bożym od pierwszej strony Biblii mówi o diable, o przeciwniku Boga. Mówi więc tu w obrazie o tym grzechu. Pan Jezus został uczyniony grzechem. Drugi list do Koryntian 5:21. Takiego mamy Zbawiciela. I On sam to porównuje. Myśmy to dzisiaj rano też czytali. Jan 3:14. Tam czytamy, jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto w Nim wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Tym samym słowem Pan Jezus i wyłożył ten Stary Testament, wytłumaczył, co to oznaczało i pokazał, że to On jest tym, o którym ten obraz tego wężu na tym drzewcu mówi. Jak człowiek niewierzący może być zbawiony od swoich grzechów? Pojednany z Bogiem, jak on może żyć, a nie umrzeć w swoich grzechach? Przez żadne własne uczynki, żadne lekarstwo im nie pomogło. Każdy ukąszony, który spojrzy na niego, będzie żył. Spojrzałeś już na Pana Jezusa w tym sensie? Przyszedłeś do Niego z twoimi grzechami? Wyznałeś się i przyjąłeś Go do twojego serca jako Pana i Zbawiciela? Jeśli tak, to otrzymałeś przebaczenie i żywot wieczny. A jeśli nie, to nic innego tobie nie pomoże. My możemy to też i zastosować w sposób duchowy, bo mówiliśmy tu już wcześniej, że jeśli patrzymy się na nas jako już zbawionych wierzących i na ten duchowy pokarm, który nas smakuje, który nam niestety może zbrzydnąć przez to, że nasze serca zostaną odciągnięte przez ten świat, to i dla nas Pan Jezus jest jedyną drogą, żeby znów naprawić nasze relacje z Bogiem. Owszem, jako wierzący nie pójdziemy już na wieczne potępienie. Nie w tym rzeczy. Ale
my możemy też pokazać się takimi śpiącymi duchowo, których nie da się odróżnić od kogoś, kto jest martwy, kto jest niewierzący. Straszny jest to stan i apostoł Paweł w liście do Efezjan 5 mówi: obudź się ty, który śpisz. Chrystus będzie tobie świecił. Tak więc jedyne, co nam pomaga, żeby dojść znów do porządku jako wierzący, jest przyjść do Pana Jezusa. Jemu wszystko wyznać. Nie aby otrzymać zbawienie, bo to jest wieczne zbawienie już posiadane, ale żebyśmy jako dzieci Boże znów mieli zdrowe relacje z Ojcem. Możemy i to jedno w tym urywku tu widzieć odnośnie niewierzących, że jedyna droga do zbawienia to przez Pana Jezusa, ale też możemy to widzieć z drugiej strony dla nas wierzących. Uporządkować, co nie jest w porządku w naszym życiu, też tylko przez Pana Jezusa. A teraz chciałbym coś przeczytać z Ewangelii Jana z 9 rozdziału. Od pierwszego wiersza Ewangelii Jana 9. A przechodząc, ujrzał człowieka ślepego od urodzenia i zapytali go uczniowie jego, mówiąc: Mistrzu, kto zgrzeszył, on czy rodzice jego, że się ślepym urodził? Odpowiedział Jezus: ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, lecz aby się na nim objawiły dzieła Boże. Musimy wykonywać dzieła tego, który mnie posłał, póki dzień jest. Nadchodzi noc, nikt nie będzie mógł działać. Póki jestem na świecie, jestem światłością świata. Po tych słowach splunął na ziemię i ze śliny uczynił błoto i to błoto nałożył na oczy ślepego. I rzekł do niego: idź i obmyj się w sadzawce Syloe, to znaczy posłany. Odszedł wtedy i obmył się i wrócił z odzyskanym wzrokiem. A sąsiedzi i ci, którzy go przedtem widywali jako żebraka, mówili: czyż to nie ten, który śladywał żebrząc? Jedni mówili: to jest on, a inni mówili: nie, ale jest do niego podobny. On zaś rzekł: to ja. Mówili wtedy do niego: jak więc otworzyły się oczy twoje? A on odpowiedział i on rzekł: człowiek, którego zwał Jezusem, uczynił błoto i pomazał oczy moje i rzekł mi: idź do sadzawki Syloe i obmyj się. Poszedłem więc, a obmywszy się, przejrzałem. Rzekli do niego: gdzież on jest? Odpowiedział: nie wiem. Poprowadzili wówczas tego, który przedtem był ślepy, do faryzeuszów. A był właśnie sabat, w tym dniu, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył oczy jego. Pytali go więc również faryzeusze, w jaki sposób ty przejrzał. A on im rzekł: nałożył błota na oczy moje i obmyłem się i widzę. Na to niektórzy faryzeusze rzekli: człowiek ten nie jest z Boga, bo on nie przestrzega sabatu. Inni natomiast mówili: jakże może człowiek grzeszny dokonywać takich cudów? I nastąpił rozłam wśród nich. Rzekli wtedy znów do ślepego: co sądzisz o nim, skoro otworzył oczy twoje? A on odpowiedział: to prorok. Żydzi jednak nie chcieli wierzyć, że był ślepy i przejrzał, dopóki nie przywołali rodziców tego, który przejrzał. I zapytali ich, mówiąc: czy to jest syn wasz, o którym mówiliście, że się ślepym narodził? Jakże więc teraz widzi? A odpowiadając, rodzice jego rzekli: wiemy, że to jest syn nasz i że się ślepym urodził. Lecz jakim sposobem teraz widzi, nie wiemy. Albo kto otworzył oczy jego, także nie wiemy. Jest dorosły. Dajcie go, niech sam o sobie powie. Tak mówi rodzice jego, bo się bali Żydów. Albowiem Żydzi już postanowili między sobą,
wyłączyć z synagogi każdego, kto wyzna, że On jest Chrystusem. Dlatego rodzice Jego mówili, jest dorosły i Jego zapytajcie. Przywołali więc ponownie człowieka, który był ślepy, i rzekli do Niego, oddaj chwałę Bogu. Wiemy, że człowiek ten jest grzeszny. A on odpowiedział, czy jest grzeszny, nie wiem. To jedno wiem, że byłem ślepy, a teraz widzę. Rzekli więc do Niego, cóż Ci uczyni, jakże otworzył oczy Twoje. Odpowiedział im, już Wam powiedziałem, a nie słuchaliście. Co jeszcze chcecie słyszeć? Czy i Wy chcecie zostać uczniami Jego? Złorzeczyli mu więc, mówiąc, Ty jesteś uczniem Jego, ale my jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg mówił do Mojżesza, lecz skąd ten pochodzi, nie wiemy. Odpowiadając, ów człowiek rzekł do nich, to rzecz dziwna, że nie wiecie, skąd on jest, a przecież otworzył oczy moje. Wiem, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje, ale tego, kto jest bogobojny i pełni wolę Jego wysłuchuje. Odkąd światem nie słyszano, żeby ktoś otworzył oczy ślepo narodzonego. Gdyby ten nie był od Boga, nie mógłbyś nic uczynić. Odpowiadając, rzekli do Niego, Tyś się cały w grzechach urodził i chcesz nas uczyć? I wyrzucili Go. A gdy Jezus usłyszał, że Go wyrzucili i gdy Go spotkał, rzekł, czy wierzysz w Syna Człowieczego? A On odpowiadając, rzekł, któż to jest, Panie, by mógł w Niego wierzyć? A Jezus rzekł do Niego, widziałeś Go już, a jest Nim właśnie ten, co rozmawia z Tobą. Ów rzekł, wierzę, Panie, i złożył mu pokłon. I rzekł Jezus, przyszedłem na ten świat, na sąd, aby ci, którzy nie widzą, widzieli, a ci, którzy widzą, stali się ślepymi. A gdy to usłyszeli ci faryzeusze, którzy z Nim byli, rzekli Mu, czy i my ślepi jesteśmy? Rzekł im Jezus, gdybyście byli ślepi, nie mielibyście grzechu, ale a że teraz mówicie, widzimy, przeto pozostajecie w grzechu. Dotąd. Ten cud tego człowieka, który był urodzony niewidomy od był urodzony niewidomym, on nam pokazuje nie tylko zewnętrzne uzdrowienie jego oczu, ale pokazuje nam, jak w jego sercu jest piękny rozwój coraz większego poznania osoby Pana Jezusa, prowadzący aż do uwielbienia. To jest to najwyższe, co pod koniec widzimy. A jednocześnie jakby kontrastujące z tym duchowym rozwojem tego człowieka widzimy Żydów, faryzeuszów, którzy coraz ostrzej się przeciwstawiali Panu Jezusowi. I nie tylko osobę Pana Jezusa odrzucili, ale też wszystkich, którzy chcieli w Niego wierzyć i się do Niego przyznawać. Ale zaczyna się to z tym, że Pan Jezus z uczniami przechodził koło tego człowieka ślepego. I ciekawe jest, że Żydzi pytali Go, to uczniowie Jego, nie wiem kto, Mistrz, kto zgrzeszył. On, czy rodzice jego, że się ślepym urodził. Widzicie, bo Żydzi spodziewali się tego, że jak się jest bogobojny, to Bóg wszelkie zło trzyma od takiej bogobojnej osoby z daleka. Wierzysz w Boga, jesteś mu wierny, bogobojny, będziesz miał zdrowie, będziesz miał żonę, dzieci, majątek, będzie ci się powodziło,
rok za rokiem, tylko dobrze. Tak miał mieć Izraelita, który był wierny Bogu. A ten, który właśnie jemu był niewierny, jego trafiła bieda, choroba, wojna. Po prostu wszelkie przekleństwa. No tak, według zakonu, to tak. Bóg im powiedział, trzymajcie się słowa mojego i będziecie błogosławieni. A jak nie, to trafi was ostry los, bo rozproszę was z kraju, nie zostaniecie tam w Kanaanie. W tym jest pewna prawda, ale... Czy wśród Izraela nie zawsze też byli tacy, którzy mieli jakieś braki, pomimo tego, że Słowo Boże wyraźnie mówi, że byli bogobojni? Na przykład sam Zachariasz i Elżbieta, którzy nie mogli mieć dzieci. I wiele jest takich przykładów w Starym Testamencie, gdzie nie można z góry zarzucić, że ktoś nie był bogobojny i dlatego miał jakieś problemy. O nie, wręcz przeciwnie. Bóg właśnie takie trudne warunki życiowe używa wśród nas i wśród wszystkich wierzących, żeby nas uczyć, żeby nas wychowywać w miłości, żeby nam coś pokazać większego odnośnie Jego chwały, że On z nami jest właśnie też i w ciężkich czasach. I obojętnie, jakie warunki życiowe wokół nas by były, czy jest pokój, czy jest wojna, Pan na nas wierzących spogląda i jest z nami i nas miłuje. A tu taka kwestia grzechu, kwestia winy. Rodzice zgrzeszyli i to jest kara narzucona na rodziców, że nie mieć tego syna. Czy ten syn zgrzeszył? No jak on mógł zgrzeszyć, jak jeszcze się nie urodził, a już się urodził wtedy. Odpowiedź Pana Jezusa jest jednoznaczna. Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego. Więc to się nie stało z powodu grzechu. Lecz aby się na nim objawiły dzieła Boże. I my dlatego bądźmy bardzo ostrożni z tym, mniemać, że jak kogoś wśród nas widzimy jakieś problemy, że to koniecznie musi być jakaś kara Boża za jakiś tam grzech. Ten, kogo to trafi, sam ma się badać w swoim sercu i potrafi rozstrzygnąć to z pomocą Pana, jak to jest rzeczywiście. Ale często właśnie widzimy, że Pan po prostu chce się objawić. I nie należy do innych kogoś oceniać za jego życiowe warunki. Musimy wykonywać dzieła tego, który mnie posłał, póki dzień jest. Nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. Póki jestem na świecie, jestem światłością świata. Pan Jezus był tam obecny osobiście. I On działał. Czyli świat widział, co On robił. A tu Pan zapowiada też w pewnym sensie, że On już tu na tym świecie nie będzie. Ale mimo wszystko Bóg sobie przez nas i przez Ducha Świętego, którego zesłał, zachował świadectwo tutaj w tym świecie. I ten świat musi podjąć decyzję. I tu widzimy, ten człowiek niewidomy, Pan Jezus go uzdrowił. I pierwsza reakcja, pierwsze pytanie jest, że inni widzą tą różnicę. On wcześniej nie widział, a teraz widzi. Człowiek niewierzący z natury może być porównywany do takiego ślepego, do takiego niewidzącego. Do kogoś, kto nie poznał, jaki jest przed Bogiem. Do kogoś, komu brakuje duchowe zrozumienie. A Pan Jezus wstawia grzesznika w światło, pokazuje, objawia mu jego stan.
I on to czyni, jednocześnie objawiając mu miłość Bożą. I chce, żeby grzesznik przejrzał i żeby przyjął tą łaskę Bożą i się dał zbawić. Jak więc, 10 wiersz, otworzyły się oczy Twoje, to zaciekawiło tych innych. I świadectwo tego mężczyzny najpierw było to, że on powiedział, co Pan Jezus z nim zrobił. Że mu dał te błoto na oczy, kazał mu się umyć tam do tej sadzawki Syloe i jak on to zrobił, że nagle przejrzał. Więc to był pewnego rodzaju proces. Oczywiście, jak Pan Jezus działa na sercu niewierzącego, to on musi też, ten człowiek, dojść do tego poznania. Musi to wszystko jakby przyjąć, dojść do wyniku, że to jest słuszne, żeby mu się te oczy otworzyły. I oczywiście wiemy, że Duch Święty jest ten, który na sercu działa. Ale ten człowiek w końcu musi podjąć decyzję. On ją podjął. Ale teraz, na początku, jak się pytali, gdzie on jest, gdzie Pan Jezus jest, to on odpowiedział, nie wiem. Na początku on jeszcze nic za bardzo o Panu Jezusie nie wiedział. No jak ktoś się nawróci, to jeszcze całej Biblii prawdopodobnie nie przeczytał i jeszcze nie zrozumiał, jest jak takim niemowlem, które dopiero co się uczy. I widzimy, jak Duch Święty działa na jego sercu, wcale nie przez jakieś pozytywne warunki, nie tak, że Pan Jezus wziął go ze sobą i uczniowie i Pan Jezus pouczali tego mężczyznę i on zaczynał poznawać Pana Jezusa. Tylko wręcz przeciwnie, był sabat i Żydzi przyszli, szczególnie faryzeusze, ci religijnie gorliwi, i pytali się, no co tu się stało, czy to w ogóle było słuszne, bo w szabat nie wolno pracować. A dla nich taka praca lekarska to była pracą, to im było ważniejsze niż kogoś uzdrowić, jakieś błogosławieństwo Boże dać. Więc chcieli dojść do tego, komu mają karę za to dać, że pracował w szabat. Szukali Pana Jezusa. Tacy byli zaświadczeni, oni. I on tylko powiedział im, co się z nim stało. A faryzeusze już z góry założyli, 16 wiersz, człowiek ten nie jest z Boga, bo nie przestrzega sabatu. Widzicie, jak oni wszystko obrócili do góry nogami. Zamiast poznać łaskę Bożą, który sabat komuś niewidomemu dał światło oczu z powrotem, to oni gorszyli się tym, że to się stało sabat, gdzie nie wolno pracować. Ale nie wszyscy tego tak widzieli, bo inni mówili, jakże może człowiek grzeszny dokonywać takich cudów i nastąpił rozłam wśród nich. Ale szło dalej z tymi, którzy gorliwie byli tego zdania, że sabat to zły dzień na taki cud. I więc oni pytali się teraz o opinię, co sądzisz o nim, skoro otworzył oczy twoje, a on odpowiedział po prorok. Jego poznanie już było większe. On zrozumiał, że Pan Jezus nie jest jakimś zwyczajnym człowiekiem, prorok. To jeszcze nie było te pełne poznanie osoby Pana Jezusa, który jest Mesjaszem, jest Zbawicielem Izraela, który jest Synem Bożym i Królem Izraela. On tego jeszcze tutaj nie poznał, ale już go uważał za proroka. Żydzi nie chcieli wierzyć, 18 wiersz. Problem nie był ten, że oni dochodzili obiektywnie do prawdy, tylko oni w sercu po prostu, 18 wiersz mówi, nie chcieli wierzyć. Co oni nie chcieli mieć, że był ślepy i przejrzał, dopóki nie przywołali rodziców tego, który przejrzał. W zasadzie można ich zrozumieć, bo w zakonie było napisane, że wszystko ma być
ma być świadectwo ustalone z ust dwóch lub trzech. Więc poszli do tych rodziców i chcieli powiedzieć. Ale ci rodzice się bali. I tylko powiedzieli tyle, ile mogli powiedzieć, że to rzeczywiście jest ich syn i że on był niewidomy, a teraz widzi. Ale już, jak chodziło o pytanie, jak to się stało, to mówili, nie wiemy. I odsuwali tą odpowiedzialność na syna. Powiedzieli, on jest dorosły, spytajcie się jego. A Słowo Boże pokazuje nam to tło, że oni to dlatego powiedzieli tak ostrożnie, bo bali się, że ich wyrzucą z synagogi. Więc oni w tym systemie byli i nie chcieli być z niego wyrzuceni. A więc znów 24 wiersz przywołali ponownie człowieka, który był ślepy i rzekli do niego, oddaj chwałę Bogu. W pewnym sensie to było tak, że kazali mu przysięgać, tak? Oddaj chwałę Bogu. My wiemy, że człowiek ten jest grzeszny. Patrzcie. Skąd oni do takiego wniosku doszli, że ten człowiek jest grzeszny? A on odpowiedział, i to chodzi o Pana Jezusa, a on, ten ślepy, odpowiedział, czy jest grzeszny, nie wiem. Bo jedno wiem, że byłem ślepy, a teraz widzę. No właśnie, jak grzeszny człowiek by mógł coś takiego z własnej mocy uczynić drugiemu grzesznemu człowiekowi? Przecież to tylko Bóg był w stanie taki cud zdziałać. A oni mu tu złorzeczyli. I mówili, ty jesteś uczniem Jego, ale my jesteśmy uczniami Mojżesza. Więc oni mieli się za kogoś lepszego, bo Mojżesz to jest ten jeden największy prorok, tak można powiedzieć, w Izraelu. Oprócz tego Mesjasza, który został zapowiedziany, tak? Mojżesz to się umilił, Mojżesz im dał zakon. A ty jesteś uczniem Jego, tego grzesznego człowieka. My wiemy, że Bóg mówił do Mojżesza. Lecz skąd ten pochodzi, nie wiemy. Oni właściwie wyrzekali się całego dotychczasowego świadectwa Pana Jezusa. Odpowiadając, ów człowiek rzekł do nich, to rzecz dziwna, że nie wiecie skąd on jest, a przecież otworzył oczy moje. Patrzcie, jaka logika. Do jakiej rozsądnej logiki ten człowiek dotarł, powiedział, no nie wiecie, skąd on jest, ale jak on zrobił ten cud? Nie zastanawia was, bo mnie to zastanawia. I dalej on mówi, wiem, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje, ale tego, kto jest bogobojny i pełni, wolę jego wysłuchuje. Patrzcie. Ten człowiek poznał, że Pan Jezus nie jest grzesznikiem. Ten człowiek najpierw mówił, że on jest prorokiem, a tutaj on poznaje, że on musi być bogobojny i pełnić wolę Bożą. Inaczej Bóg Panu Jezusowi by nie dał ten cud. Tak, my wiemy, że Syn Boży stał się człowiekiem świętym, doskonałym, bez grzechu. I przyszedł, aby nas zbawić, pojednać nas z Bogiem. Odkąd światem nie słyszano, żeby ktoś otworzył oczy ślepo narodzonego. Gdyby ten nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić. Patrzcie, tu on nawet powiedział, on jest od Boga. On nie powiedział, że stąpił z nieba na ziemię, ale prawie, że można to tak zrozumieć. Od Boga, wysłany od Boga. Odpowiadając, rzekli do niego, tyś się cały w grzechach urodził i chcesz nas uczyć. I wyrzucili go. Widzicie, religijny człowiek stawia na swoje ciało, na swoje uczynki. I jak ktoś żyje i prowadzi porządne życie, że mam się czymś pochwalić, patrzcie, ja, no to ja was mogę teraz pouczać słowem Bożym. Ale przyszedł tam taki ślepy grzesznik i on teraz mi będzie mówił, nie ma mowy, on jest gorszy ode mnie. Co on nie będzie pouczał? Nie należy mu się. To ja będę go pouczał. Taki jest człowiek. A ci Żydzi w ogóle nie poznali, że oni wszyscy grzesznikami są. Każdy z nich na równo potrzebował po prostu przebaczenia grzechów od Boga. I jakby się tak w pokorze przyjęli jeden drugiego nawzajem, to i by się dali przez tego ślepego
uzdrowionego pouczyć, bo on przecież otrzymał łaskę od Boga. I tak jest też i wśród nas. My wszyscy, którzy się nawróciliśmy do Pana Jezusa, On w łasce nas pojednał z Bogiem i żaden z nas nie ma się wywyższać nad drugim i się mieć za kogoś lepszego. Dobre jest, jak czytamy Słowo Boże i mamy to czynić, i mieć duchowe rozznanie Słowa Bożego i się nawzajem pouczać i sobie pomagać. Ale nie mamy między nami tworzyć różnicę, jakby byli wierzący drugiej kategorii i trzeciej, jacyś gości. No ci to lepiej, żeby z tyłu w kącie gdzieś siedzieli i się nie odzywali. To byłoby złe. Ale wśród tych Żydów to nie było. Oni po prostu powiedzieli, ty cały w grzechu będziesz nam to mówił. W ogóle bez pokory. I oni go wyrzucili. Ale w tym samym stopniu, w którym on, ten ślepy, ślepo urodzony, został wyrzucony z systemu żydowskiego, który jemu nie potrafił dać pamięta, z tym prawdziwej martwy system, który Mesjasza własnego odrzucił, w tym samym stopniu on doszedł do głębszego poznania, kim jest prawdziwy Zbawiciel, że to jest Jezus Chrystus. I teraz sam Pan Jezus już do niego mówi. Gdy Jezus usłyszał, że go wyrzucili, gdy go spotkał, rzekł, czy wierzysz w Syna Człowieczego? Nie jakiegoś proroka, nie jakiegoś bogobojnego człowieka, tylko Syna Człowieczego. To określenie Syn Człowieczy zawiera w sobie, że Pan Jezus przyszedł tu na ziemię jako człowiek z nieba. Człowiek zgrzeszył. I każdy potomek człowieka jest zwyczajnie grzesznym człowiekiem. A Syn Człowieczy, to jest w Starym Testamencie też znane to określenie, to jest ten, który, jak to już Bóg do Ewy powiedział, że to twój potomek głowę żmii zdepczy. On to jest ten Syn Człowieczy. To wskazuje na Mesjasza, na Zbawiciela. A on odpowiadając, że któż to jest Panie, by mógł w Niego uwierzyć. Nazywa go Panie, ma do Niego ten szacunek i chce się uczyć. A Jezus rzekł do Niego, widziałeś go już, a jest Nim właśnie ten, co rozmawia z Tobą. A Jezus mu się objawia, bo Jego serce jest szeroko otwarte i chce się uczyć. I wynikiem tego jest uszedł, wierzę Panie i złożył mu pokłon. I Pan Jezus nic przeciwko temu nie powiedział, bo oczywiście sercu Bożemu należy się pokłon. Pewnemu człowiekowi. Ten pokłon to właśnie jest to uwielbienie, o którym na początku mówiłem. Ten człowiek został doprowadzony do tego, że stał się wielbicielem. I wtedy te ostatnie słowa, które Pan Jezus tutaj mówi, wskazują na to, jak działa łaska Boża. Całkiem odwrotnie, niż sobie to człowiek wyobraża. Przyszedłem, 39 wiersz, na ten świat, na sąd. Aby ci, którzy nie widzą, widzieli. To jest ta łaska, którą Bóg udziela tym, którzy poznali, jestem takim ślepym. Potrzebuję łaski Bożej. Zbaw mnie, żeby tak obrazowo powiedzieć. A ci, którzy widzą, tu Pan Jezus wskazuje na Żydów, którzy powiedzieli, my mamy Mojżesza. My mamy cały ten zakon. Wszystko posiadamy, całe pismo. My widzimy. Ale byli pyszni w sobie i nie chcieli poznać, że są grzesznikami. Potrzebują łaski od Pana. Ci, którzy widzą, stali się ślepymi. Nie jest to straszne też, że człowiek religijny w taki sposób ma tą pychę w sobie i to czyni go ślepego, że nie potrafi poznać tej łaski Bożej, bo ją nie przyjmuje.
Gdy to, i tu jest reakcja, gdy to usłyszeli ci faryzeusze, którzy z nim byli, rzekli mu, czyli my ślepi jesteśmy? Patrzcie, Panu Jezusowi towarzyszyli faryzeusze. Ciekawiła ich jego osoba, ale kiedy Pan Jezus ostro powiedział, to zaraz zareagowali. Czyli my ślepi jesteśmy? Zrozumieli więc, że on się do nich odnosi. Rzekli im Jezus, gdybyście byli ślepi, to znaczy, gdybyście znali to, że potrzebujecie łaski, że wy nie widzicie, tak? Nie mielibyście grzechu. A że teraz mówicie, widzimy, przeto pozostajecie w grzechu. To jest właśnie ten błąd religijnego człowieka i dzisiaj, że on sądzi, że przez własne uczynki, przez przestrzeganie jakiegoś zakonu, przez to, że sam siebie uszlachetnia, może się Bogu podobać. Tacy byli ci faryzeusze. Oni uważali się za lepszych niż przeciętny człowiek. I Pan Jezus powiedział, macie się za takich, co widzą, a staliście się tak naprawdę ślepymi. Jaka to jest ogromna łaska, ten duchowy rozwój chcą wracać do tego ślepego człowieka, któremu Pan Jezus otworzył oczy, a też mu otworzył duchowe oczy. I to było to kosztowniejsze w tym wszystkim. To, że ktoś nagle umiał znów widzieć, to był już wielki cud dla czasu, dla tej ziemi. Ale nie jest to cudowne, że Syn Boży wtedy uczynił jeszcze większy cud, że tą duszę tego człowieka zbawił dla wieczności. I ten cud i dzisiaj się jeszcze dzieje, dopóki jest czas łaski. I niech Pan da, żeby jeszcze wielu ludzi się nawróciło. Amen.